Nowa aktualizacja pojawi się już dziś o godzinie 9.30, więc przyszedł czas na to, aby ją dokładnie omówić, a mamy wiele do poruszenia. Nowy koncert z darmowymi nagrodami, letnie wydarzenie powiązane z tymże eventem, a także zniszczenie koralowych to fakty, a nie mity, jakimi się dzisiaj zajmiemy. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj omówimy pierwszą aktualizację w tym sezonie noszącą mianą 17.10. Zanim jednak zaczniemy, to polecam Wam wpisać kod JAJUYTY w Fortnite'owym sklepie, a właściwie to Was o to proszę, jeżeli korzystacie z moich filmów, czy po prostu wspieracie moją pracę. Dzięki temu pojawicie się na odcinku Jak Widoczna Piątka, a gdyby tego było mało, to będziecie mogli wziąć udział w przyszłych konkursach. Na Starter Pack wylosowałem te dwie oto osoby, które mają czas dziś do 18 zgłosić się do mnie na Discordzie, aby dowiedzieć się więcej na temat potencjalnej nagrody. A teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Lata sam siebie nienawidzę, dla mnie nie istnieje gorsza pora roku, bo w przeciwieństwie do zimy to również zazwyczaj dom jest tragicznym miejscem do życia, a nie tylko dwór. Nawet granie nie sprawia przyjemności, jednakże ta tragedia w postaci 35 stopni w cieniu ma jedną dobrą cechę. W chłodniejszą noc będzie można przysiąść do Fortnite, aby pograć i zdobyć parę darmowych letnich nagród z okazji tegorocznego festiwalu lata. W tym roku epicy poszli na całość, bo zorganizowali dla nas nawet koncert, a wiatr szepcze, że nawet i dwa. Nowa aktualizacja przyniosła ze sobą tradycję sprzed paru sezonów, co jakiś czas twórcy dawali nam turniej, za wygranie którego to mogliśmy otrzymać zupełnie darmową skórkę. Już od wczoraj możecie się z kolei starać o skin Thanosa. Ostatni raz tę postać widzieliśmy w Fortnite ponad 3 lata temu. Znajdźcie więc ogarniętych partnerów do gry i weźcie udział w Thanos Cup. Jeżeli natomiast bardzo pragniecie skórki fioletowego tytana, to nic nie szkodzi. Dzierżyciel rękawicy nieskończoności pojawi się w sklepie już 27 czerwca 2021 roku. Zgodnie z doniesieniami urojonego reżimu, obcy zaatakują koralową twierdzę i pozostawią po niej tylko pogorzelisko. Po zrównaniu tejże miejscówki ziemią okaże się, że szybko stworzy w niej swoją bazę UR, jednakże jak się okaże, będzie to zainfekowana placówka, ponieważ wśród agentów reżimu znajdować będą się Khmery pod przykrywką. Swoją drogą będziemy mogli z nimi nawiązać bardzo zabawny dialog, który to właśnie widzicie. Jeżeli w trakcie tej rozmowy damy spokój kosmicie, to pójdzie każdy z nas w swoją stronę. Jeżeli natomiast pociągniemy go za język, to ten wypali do nas natychmiast broni, gdyż jego przykrywka będzie spalona. Wraz z nową aktualizacją UFO dostanie mały upgrade. Zgodnie z doniesieniami agentów, te zaczną się powoli przemieszczać po całej mapie, jednakże dalej będą w niektórych startowych lokacjach. Podobnie jak to jest teraz, różnica jest taka, że nie będą czekać na śmierć w burzy, a zaczną szukać graczy, co może być dość mocno problematyczne. Gdyby tego było mało, statek matka również zacznie ingerować w nasz błogi spokój, wysyłając w naszą stronę UFO, a ponoć także strzelać, co na pewno przyjemnym nie będzie. Sam statek matka również zacznie się przemieszczać i najpewniej w nowej aktualizacji pojawi się nad koralowymi w celu zniszczenia tejże miejscówki. Rozniosą ją w ten sam sposób, jak to zrobili z iglicą fundamentu. Dodatkowo będziemy mogli zwiedzić źródło kosmicznej floty i zobaczyć wszystko od środka. Już dzisiaj we wtorek 22 czerwca o godzinie 15 na Wydmach Wierzących rozpocznie się ponoć jakiś koncert, chociaż zaproszenie jest od ponoć obcych, więc ja bym temu za bardzo nie ufał. Kto wie, może chcą nas w jednym miejscu, aby się nas po prostu wszystkich pozbyć za jednym zamachem. Niemniej jednak będzie to nowe, letnie wydarzenie, które potrwa 2 tygodnie. Zawierać będzie nowe questy, czy zupełnie unikalne nagrody, jak i te mniej unikatowe, jednakże jakże bardzo cenne dla grinderów karnetu. Nowy event ma bowiem zapewnić nam aż 5 poziomów karnetu bojowego. Jest to więc spora ilość expa. Aktualnie bazuje tylko na pliku gry, a więc może się okazać, że otrzymamy tego expa znacznie, ale to znacznie więcej lub nawet i mniej, chociaż jak to podają moi leakerzy, ma być go bardzo dużo. Swoją drogą, nie wiem czy każdy z Was wie, ale wczoraj Epic Games dało kod na darmowej graffiti, także kodzik macie teraz na ekranie i o ile zapasy nie zostały wyczerpane, to możecie go sobie użyć, aby wzbogacić swoją szafkę o nowy przedmiot.
Lato to nie tylko letni koncert z kosmitami, ale również muzyczna przygoda z O2. Będzie to już kolejny koncert, jednakże tym razem na trybie kreatywnym, a nie na mapie, jak to będzie dzisiaj. Za uczestnictwo w wydarzeniu otrzymamy darmową muzykę do lobby, a także graffiti. Wszystko natomiast rozpocznie się już 24 czerwca. Jak zawsze jest to krótkie omówienie zmian, a także zapowiedź aktualizacji. W tym wypadku jest to patch 17.10. Jak się również okazuje, zmian będzie znacznie więcej, jednakże o nich dowiecie się już w przyszłych odcinkach. Ja tymczasem idę schować się przed upałem w piwnicy, bo ledwo co wytrzymuję 20 stopni, a co tutaj mówić o skromnych 33. Módlcie się ze mną, widzowie, o giga deszcz lub potężną burzę, a także wpiszcie kod JUT w Fortnite'owym sklepie, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i cześć!